Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Wybrałem tylko fragment z modlitwy pańskiej, dlatego że cała ta modlitwa wymaga od nas, żebyśmy ją rozważali, kontemplowali. I z pewnością ta formuła kilku minut, ta formuła naszych krótkich spotkań nie uniosłaby tak wielkiego tematu. Ale wybrałem dokładnie pierwszy i ostatni wers z dzisiejszej Ewangelii, z tego tekstu modlitwy pańskiej, który przekazuje nam święty Łukasz, dlatego że chciałbym zwrócić uwagę na bardzo konkretną rzeczywistość. Jezus uczy nas modlitwy pańskiej. Uczy nas, jak odnosić się do Pana Boga. Wszyscy mistrzowie życia duchowego, wszyscy chrześcijanie, którzy próbują poważnie zastanowić się nad swoją wiarą, mówią jedno. Mówią, że niezwykle ważne jest to, żeby mieć właściwy, prawidłowy obraz Pana Boga. Z tego, że bardzo wielu z nas ma nieprawidłowy obraz Pana Boga, bierze się niewiara, biorą się zwątpienia i bierze się wiara płytka, naskórkowa, albo wiara pełna wątpliwości. Gdybyśmy mieli prawdziwy obraz Pana Boga, to nie mielibyśmy wątpliwości ani na chwilę. I wie o tym Jezus, skoro uczy nas, żeby w pierwszym rzędzie mówić do Boga: Ojcze. Ojcze. Czyli pokazuje nam obraz swojego Ojca, może nawet powiedzmy swojego Taty, jako właściwy obraz Pana Boga. Nie sędzia, nie kat, nie tylko prawodawca, nie tylko stworzyciel, nie tylko zegarmistrz, który nakręcił maszynerię, ale właśnie kochający Ojciec, który rodzi, podtrzymuje przy życiu. Ale ważny jest ten ostatni wers, który przeczytałem. Nie dopuść, byśmy nie ulegli pokusie. Oczywiście problemem jest to, że my, odmawiając modlitwę pańską w kościele czy w domu prywatnie, odmawiamy ją w tłumaczeniu, które wydaje się być jednak błędne, bo mówimy: nie wódź nas na pokuszenie. Tak jakby Bóg był tym, który poddaje nas próbom pokusy i naraża nas na duchowe niebezpieczeństwa po to, żeby się przekonać, czy nam się udało, czy nie. No, taki obraz kłóci się z obrazem kochającego Ojca. Dlatego to właściwe tłumaczenie, które znajduje się w Ewangelii, a którego na razie nie udało się jakby wprowadzić w modlitwę pańską, dlatego że ta modlitwa przechodzi z pokolenia na pokolenie i byłoby niesamowicie trudne nauczyć teraz cały polski Kościół odmawiać modlitwę Ojcze Nasz w nowym tłumaczeniu. Jednakowoż to właściwe tłumaczenie, ono używa tego mądrego, pięknego zwrotu: i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. To jest właściwy sens tych słów. To tak samo jak z ojcem, który widząc dojrzałość swojego dziecka, pozwala mu na coraz więcej. Nie po to, żeby się przekonać, kiedy zawiedzie, tylko po to, żeby wykształcić w nim odruch wolności i odruch odpowiedzialności. Tak samo jak z ptakiem, który widząc, że piskle jest gotowe do lotu, dopiero wtedy kopniakiem czy szturchańcem wyrzuca je z gniazda, po to, żeby się ośmieliło lecieć. Ale nie robi tego ani dzień wcześniej. Nie naraża tego pisklęcia na to, że wypadając z gniazda rozbije się o ziemię. Robi to wtedy, kiedy widzi, że skrzydła dziecka są gotowe do lotu. Więc i Bóg nie jest tym, który nas wodzi na pokuszenie, daje nam pokusy, szczególnie pokusy ponad miarę. Jest tym, który nas przed pokusami ochrania. Ochrania. Właśnie jak ptak, który w gnieździe pilnuje swoich piskląt. I ta metafora nie należy do mnie i nie jest tylko pobożnym ćwierkaniem o Panu Bogu. Pochodzi prosto z Pisma Świętego.
Czytajmy je więc. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro.